witam w drugiej edycji naszej gdyńskiej arkowej familiady. Ostatnio, jak pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, bo oglądaliście, naszym gościem był Michał Nalepa. Do wywiadu, z którym wyciągnęliśmy parę anegdot od obecnego tu dzisiaj Roberta Sulewskiego, którego serdecznie witam. No, nasz wysunięty taki przyczółek tak w Mielcu. Witam cię, Robert. Witam również, witam wszystkich. Robert, jesteś teraz, że tak powiem, na wakacjach, tak? Masz wolne do 5 stycznia? Do 6 mam wolne. Aha, i wracasz do Mielca, no. Ja powiem tak, może nie to, że fajnie, że tam wylądowałeś, bo wolałbym, żebyś grał w Arce, myślę, że ty też. No ale jest to zasłużony klub, w końcu dwukrotny mistrz Polski. Gdzieś powoli ta Stal Mielec wraca, tak, do tej takiej piłki ogólnopolskiej. No właśnie, ale czemu Stal, a nie Arka? To jest bardzo ciężkie pytanie, ale po prostu trener Niciński zdecydował, że nie potrzebuje mnie. Powiedział, że mogę iść na wypożyczenie, żeby tam się odbudować, żeby tam zagrać półtora roku, bo tyle byłem wypożyczony. I myślałem, że przez te półtora roku zrobiłem wszystko, żeby dostać szansę i wrócić do Arki. Niestety się to nie udało. Aha, czy miałeś wrócić tak jak, jeżeli teraz zostanie wypożyczony, ma wrócić Michał Nalepa? Teoretycznie. Tak, no, a jak to będzie w praktyce, to się okaże. No tak, ale przed tym transferem ostatecznym zagrałeś pół godziny, tak, z rumuńskim klubem w sparingu Arki. No właśnie to mnie zastanawiało, bo ja pamiętam, zresztą przypomniałem sobie teraz te artykuły, gdzie w zasadzie twój los przed tym sparingiem już był przesądzony. Wszędzie pisano, nie tylko na takich mediach, które lubią zmyślać albo nawet brać przykład i informacje z naszego forum, nie zawsze trafione. Już wcześniej pisano, że Robert Sulewski odejdzie do Stali, że już trwają rozmowy. Więc po co te pół godziny? Zresztą wiesz, że rano wróciłeś chyba z wycieczki ze Stanów. Tak, byłem w Stanach i już takie sygnały mi dochodziły, że i tak przyjdę tutaj do Arki, a wrócę tak naprawdę do Stali. No, nie wiem czemu. Kluby się cały czas dogadywały. Rozmawiałem z trenerami, rozmawiałem z zarządem i mówili przede wszystkim, że jeśli się dogadałem ze Stalą, no to idę do Stali, a tutaj nie widzę dla mnie miejsca tak naprawdę. No ale w tej Stali nie jest tak źle. Mieliście ten początek trudny. Tak można powiedzieć, że do października, tak? Bodajże wygraliście 1 października ze Zniczem. Do 1 października to dobrze byłoby wykasować tak te wasze mecze. Ale po 1 października, no to gdyby liczyć wasze punkty, bylibyście dużo wyżej niż teraz jesteście. To brak doświadczenia ogrania w tej pierwszej ligi? Przede wszystkim mieliśmy bardzo udany rok, bo awansowaliśmy po 19 latach do pierwszej ligi. Był to bardzo duży sukces dla klubu i osobiście dla mnie też, ponieważ poszedłem tam na wypożyczenie i jakąś tam cegiełkę dołożyłem, tak? No, zderzyliśmy się z pierwszą ligą. Na początku było bardzo ciężko, ponieważ no, był brak tego doświadczenia i tego grania. W niektórych sytuacjach trzeba było się inaczej zachować. Ale myślę, że nowy trener przyszedł, dużo pozmieniał, dużo profesjonalizmu wprowadził i to idzie w dobrym kierunku. I myślę, że po okresie przygotowawczym będziemy tylko wyżej. No jesteście takimi, może nie królami, ale lepiej wam idzie na waszym boisku, na waszym stadionie. Zresztą stadionie nie jest bardzo charakterystycznym, ale już przebudowanym. Muszę przyznać, że mi się podoba ten stadion, ma taki swój klimat. Klimacik. Idzie tam fajnie. Zresztą z tego co wiem, to ty pilnujesz, żeby rozgrzewka odbywała się w jednym miejscu, tak? Wtedy wygrywacie. Podobno nawet trener z tego się śmieje. Znaczy no tak, jestem. Od strony Kusacińskiego. Tak, jestem bardzo przesądny i pamiętam sytuację, że to było w drugiej lidze. Zawsze mieliśmy rozgrzewkę po tej prawej stronie i wygrywaliśmy każdy mecz. Raz mieliśmy po lewej stronie, z Kotwicą Kołobrzeg przegraliśmy ten mecz. Tak, z Kotwicą. I dobre info. Tak, i później właśnie wszyscy koledzy się śmieją, trener też się śmieje. Zresztą trener do mnie mówi, czy torbę wsadziłem do autokaru z tej strony, gdzie zawsze. A, to tak, też ważne. Tak, i ten. No jestem taki przesądny, ale myślę, że to nie tylko ja tak mam. No, to jest takie śmieszne jednak, tak? No tak, no gdzieś tam się koduje, tak? Jeżeli coś sprawia, no może nie do końca sprawia, ale wiąże się z dobrymi rzeczami, z wygranymi meczami, no to wiadomo, tego się człowiek trzyma, czemu nie, tak?
Tak, słyszałem o nieprawnych skarpetkach przez niektórych. Nie, no tak, skarpetkach u Getra. Aż tak jeszcze nie ma, tak? Nikt nie ma. Mam parę takich. Tak, to tam, parę takich skarpetek. Znaczy nie, mam parę takich przesądów, ale Adrian Liberacki też tak ma samo, takie. Tak? Też ma takie. A to, jak już wiesz, bo już rozmawialiśmy przed nagraniem, że Adrian trochę cię sprzedał, tak żartobliwie mówiąc, jeżeli chodzi o jakieś anegdoty, to może też możesz też sprzedać do Adriana, którego pozdrawiamy, no zresztą też grał w Arce, w młodej Arce, tak? Znaczy zawsze Adrian przed meczem przy mnie stoi. Nie może nigdzie stać, jak stoimy w kółku, tylko zawsze przy mnie. I koledzy się śmieją, że buta zawiązuje po drugiej stronie i nagle szybko do mnie biegnie, żeby... Bo po prostu też ma taki... To dobrze, że wychodzicie w 11, bo jakby jeden nie wyszedł, byłby problem z tym stanem. Byłby problem. No tak, no ale no to te przesądy, tak jak powiedziałeś, zdarzają się wszędzie. W Arce zagrałeś 10 spotkań w lidze, o ile się nie mylę, i jedno w Pucharze Polski. Mhm. Strzeliłeś jednego gola. Przeliczanką. Tak, dokładnie. Zresztą pięknego gola. Ja zwróciłem właśnie uwagę na jedną rzecz, no to może to nie jest kwestia przesądu, ale podobieństwa, bo ten gol był bardzo podobny do twojego gola, którego strzeliłeś jeszcze w drugiej lidze. Z Gryszowej. Dokładnie. To jest jakiś taki twój znak firmowy, oprócz dośrodkowań, o których porozmawiam za chwilę. Znaczy to była śmieszna sytuacja, bo za trenera Rzepki strzeliłem w Chojnicach i trener Rzepka później poszedł do Gryfowej Herowo i też mu strzeliłem. I później się śmiałem i przepraszałem trenera za to, że akurat mu strzeliłem tą bramkę. Ale nie wiem, czy ten trener ma taki na mnie wpływ, bo dużo mu zawdzięczam jednak u niego zadebiutowałem, dużo ze mną rozmawiał, dużo mnie, że tak powiem, pompował, żebym był przygotowany. I ten debiut tutaj z puszczeniem pomiędzy to był dla mnie spełnienie marzeń. Tak? Później bramka właśnie w Chojnicach, gdzie wiadomo za kim są Chojnice. No tak, wiem. To było dla mnie coś niesamowitego. No tak, no i właśnie no, ja się tak zastanawiałem, czy teraz będziesz tak jak Grzelczak, tak? Jest takim znanym piłkarzem, który z woleja uderza. No i Robert tak samo, jeszcze z fałsza, tak w krótki ruch. Koledzy się śmieją właśnie, że jak ja strzelam, to raz a porządnie. Raczej... No właśnie, jak z tymi dośrodkowaniami, bo wspomniałeś o trenerze Rzepce. Kuba Mazano, który jest takim głównym naszym, wiadomo, redakcyjnym obserwatorem, jeżeli chodzi o młodych zawodników, miał ciśnienie, zwracał nam uwagę też, przez to udaliśmy się jeszcze na rezerwy, jak grałeś i obserwowaliśmy ciebie, zabrzmiałem się biskautami. Podkreślał twoje właśnie dobre uderzenie i mocne dośrodkowanie i faktycznie miał rację, bo ty masz dobre dośrodkowanie, zresztą podkreślają to nawet koledzy ze Stali, którzy nawet na portalach społecznościowych, też w komentarzach piszą, że najlepiej rzucający prawy obrońca ligi. Coś tam widziałem. I to jest prawda, brak tylko jednej rzeczy w tym wszystkim, więcej asyst, nie? Czy to jest... może nie wina, ale czy też brak współpracy z tymi napastnikami, że oni gdzieś, bo mało strzelacie w ogóle goli jako stan, mało. Że gdzieś do tych piłek nie dochodzą, czy po prostu to wszystko to jest kwestia zgrania, bo to są faktycznie soczyste dośrodkowania. Rzuciłeś tak chyba Sebastianowi Zalepie w meczu z Tychami. Tak, ładna rzutka, był gol. Rzutu wolnego. Znaczy dużo zostajemy po treningach i dużo staramy się to ćwiczyć i jakoś w meczu też koledzy dochodzą do tych sytuacji, ale no, niezbyt wykorzystują, ale myślę, że to się zmieni. Myślę, teraz trener powierzył mi stałe fragmenty gry, rzuty rożne, rzuty wolne i wychodzi to coraz lepiej i myślę, że przepracujemy ten okres, bardziej to poćwiczymy, no i więcej tych asyst będzie, bo zgadzam się, no, jest ich mało, a powinno być ich więcej, tylko no nie wiem, brakuje takiej czasami współpracy, takiej dokładności. Mi się wydaje, że doświadczenia trochę, bo pozwoliłem sobie trochę pogrzebać w waszych datach urodzin, jakby policzyć średnią, na pewno już ktoś wam wyliczał, przynajmniej na dzisiejszy sylwestrowy dzień, wasza średnia wieku w drużynie jest 22,96, czyli nawet nie 23 lata, to jest drużyna, można powiedzieć, juniorska, tak? W młodej ekstraklasie praktycznie moglibyście grać, także myślę, że chyba gdzieś tego doświadczenia też brakowało. Ja czasami sobie tak, bo nie ukrywam, że również ze względu na twoją osobę, czy Adriana, który grał w Arce, starałem się gdzieś tak wyłapywać te skróty meczów Stali lub czasami pełne transmisje. To było widać właśnie brak u was doświadczenia. Byliście taką huzarią, czasami traciliście gola, no i udało wam się nadganiać, tak? Te bramki w ostatnich minutach, odwracania losów meczów. Ale bywało też w drugą stronę, gdzie bywało, po prostu, tak. Zresztą pamiętam, i to była wypowiedź na trenera Brzęczka, trenera GKS-u Katowice, który po meczu waszym w Katowicach, zresztą bardzo nieszczęśliwie przegranym, mieliście wtedy ogrom sytuacji, sam w ogóle, jeszcze wtedy to był trener zastępczy, tak brzydko mówiąc, uważa, żeby się nie przejmował, że jest przekonany, że Stal pójdzie w górę, bo widać, to było po stylu, gdzie nie wiem, czy nasz kamerzysta Łukasz oglądał ten mecz, ale faktycznie tak było. A oprócz ciebie związanego z Arką, no Adriana Liberackiego, wiesz, to jeszcze był przynajmniej kiedyś, powiem, związany i z Arką, i ze Stalą Mielec?
Nie mam pojęcia. Nie Grzegorz Lato, podkreślam. Choć może jako prezes Andrzej Szarma. Tak, tak, możesz chłopakom ze Stali, choć na pewno ci działacze Stali się no wiedzą. No, ale często Grzegorz Lato przychodzi na nasze treningi. Przychodzi, tak? Przychodzi. A Jan Domarski, no, który kiedyś z Rzeszowa przeszedł no i też do Stali. Nie. Bardziej z Rzeszowa. Rzeszowie... A jest chyba trenerem juniorów w Rzeszowie. Tak, jakby był trener Białek u nas, to właśnie Grzegorz Lato często przychodził, no bo... To no jest tych nazwisk tak. związanych ze Stalą, tak? Bo przecież i duża historia. Kasperczak, Kukla, to jeszcze tak przez ojca pamiętam. Podziowu. Tak, Bodziowu teraz stronę bramkarzy, zgadza się. Aż mówił, wczoraj to sprawdzałem, aż dwa razy sprawdziłem, mówię, może się tak. pomyliłem, ale nie, faktycznie. Faktycznie tak jest, ale chyba Bodzia tam zaczynał karierę, ile się nie mylę. W każdym razie też był związany ze Stalą wcześniej. Miał w drugiej lidze pożegnanie. No. Tak, on jest skojarzony z UKS-em, ale generalnie w Stali też zaczynał. No właśnie, a jak tam kontakt z kibicami, jak klimat na stadionie? Znaczy, na pewno jest dużo lepszy zdecydowanie niż grało tam nie ciecza, wiadomo. Znaczy tak, no, dużo osób przychodzi na te mecze, widać, że żyją tą piłką, klimat też jest fajny, ale często osoby się mnie pytają w Gdyni, czy kibice Stali mają do mnie pretensje, że ja tak jestem za Arką, że ja wszędzie tak jakby na Twitterze piszę o tym, że Arka Gdynia i tak dalej. Ale właśnie większy szacunek tak naprawdę mam przez to, bo mówią, że nie jestem takim piłkarzem, że przyjdę do Stali i będę kochał Stal czy nie wiadomo co i zawsze Arkę będę miał w sercu, jestem ich wychowankiem i nie mają do mnie o to. Ja myślę, że tam byłby większy problem, bo jeśli się nie mylę, to Stal Mielec chyba ma dobre kontakty z Sandecją Nowy Sącz. Tak, z Krakowem kiedyś mieli. Dokładnie, także byłby większy problem, jakbyś był z kibicem innego klubu z tego regionu. Ale tak? Często mówię, często po meczu też mi mówili, jaki wynik Arka miał, jak mieliśmy mecz o tej samej godzinie i nie, mam, nie mam z tym problemu, a klimat jest bardzo dobry. No, dużo osób przychodzi i żyją strasznie tą piłką. Tak, tam widziałem tam średnią, znaczy nie średnią, tylko frekwencję bodajże z meczu przegranego, też trochę nieszczęśliwie z Górnikiem Zabrze, tam było chyba 3,5 tysiąca. Więc na taki stadion nie jest nie wiadomo jak duży, ale taki kameralny. Nie ma już tych pięter, ale wygląda fajnie. No, przynajmniej teraz hale zburzyli stare. Czytałem właśnie w internecie. Zresztą zauważyłem tam też, że jesteś taką twarzą medialną też Stali. Składa życzenia, gdzieś tam się udzielasz. Tak, coś tam. Doświadczenia już. Z Adrianem często właśnie. Tak, zgadza się z Adrianem. A właśnie, a kto jest takim symbolem Stali? Christian Göttinger? Myślę, że tak, że Christian Göttinger, Sebastian Mentocha, że oni są najdłużej. Kamil Raduj też. A najlepszy strzelec zresztą, tak Stali. Tak, ale najbardziej chyba Christian Göttinger, on tam jest wychowankiem i no tak. Go tam wszędzie najwięcej, że tak powiem. Czyli co, trochę ten nastrój w drużynie się podniósł po tych ciężkich początkach, choć wy od początku podkreślaliście, że wierzycie, że będzie dobrze, nie było jakiejś takiej załamki. Znaczy lekka była załamka, wiadomo, no jednak jak 10 meczów nie wygrywaliśmy, remisowaliśmy, nie mieliśmy szczęścia zresztą z tymi Katowicami, no super mecz zagraliśmy i jednak przegraliśmy, ale... Ale myślę, że po tych zwycięstwach się podnieśliśmy, mówię, nowy trener przyszedł i dużo pozmieniał, dużo ciekawych rzeczy nowych wprowadził i będzie tylko lepiej. O tym jestem przekonany, że spokojnie się utrzymamy, bo to dużo osób podkreśla, dużo trenerów drużyny przeciwnej. Nawet Zagłębie Sosnowiec przyjeżdża jako lider, wszyscy mówią, że przegramy, wygrywamy 2-0. No tak, 2-0. I no to jest taka liga, Arka też była w tej lidze i wiadomo z kim się gra na ciężej, z tymi teoretycznie słabszymi, tak? No tak, nawet padały słowa, nie ujmując nic oczywiście tej lidze, bo właśnie w niej graliśmy podczas gry Arki, że to taka rolnicza liga, tak? Jak się czasami trafiało. No ale fajnie, że takie kluby jak Stal Mielec wracają właśnie na tą mapę ogólnopolską, bo one się gdzieś tam zapisały jednak kronikach tak polskiej piłki, a szczególnie Stal po tylu latach, gdzie czasami człowiek już się zastanawiał, gdzie ta Stal gra. Byliśmy w drugiej lidze, to nikt nie sądził tak naprawdę, że... A to była niespodzianka. To była niespodzianka, tak. Nikt nie sądził, że będziemy walczyć o awans, a mieliśmy taką pasę, że awansowaliśmy, no i do przodu, no. Są tam też inne plany, tak, żeby za 2-3 lata już atakować Ekstraklasę. Grać wyżej, no tak, Stal w Ekstraklasie, mówię, no to te stare ekipy wracają. Zresztą rozmawialiśmy już właśnie, że macie ciekawy plan sparingów. No, miał być ten Śląsk 14 stycznia, ale ja ostatnio widziałem na waszej stronie, że zniknął. Nie wiem czemu, także nie będę się zagłębiał nawet, ale też Termalika.
17 stycznia 21. Z Maliką często grałem, praktycznie. No to sąsiedzi. Co pół roku. Tak. I... No i Korona Kielce też was czeka 21 stycznia. Fajnie, można się sprawdzić na tle. No tak, to ważne. Ważne szkoda, że zaringi. No szkoda, a to za daleko pewnie. I... Samolotami teraz są tanie. Jak się mały bagaż podręczny bierze, w strojach. Szkoda, by... Jedna albo druga drużyna, bo od razu w strojach poleciała. Ale do Turcji lecimy na obóz. Lecicie, wiem, czytałem. I tam już jakieś plany sparingowe pewnie nie wiesz. Nie, jeszcze, nie? Nic jeszcze nie wiadomo. Trener coś tam. Chyba tak. No to pod granicą syryjską to trzeba uważać. Zresztą Arka była w Sidę, tam pamiętam, miałem okazję być na tym zgrupowaniu. Całkiem ciekawe, przynajmniej z mojej strony. Może piłkarzom się nie podobało, bo oni musieli pracować. To teraz coraz więcej zespołów jeździ do Turcji przede wszystkim, no bo cenowo to można powiedzieć, że jest tak samo, albo nawet jeszcze tanie, tak? Tak, to, co tam się dzieje. No i dużo jest tych ośrodków, tak. Dużo ośrodków piłkarskich, tych boisk. Gdzieś tego jest sporo. No a wracając do Arki, no bo na pewno Arkę obserwujesz. Patrzysz też pod kątem swojej pozycji. Jak myślisz, nie wiem, bo myślę, że czasami sobie to wyobrażasz, jakby wyglądała twoja rywalizacja z Sochą, ze Zbozieniem. Dałbyś radę, jak myślisz, twoje spojrzenie. Myślę, że w pewnych aspektach na pewno dałbym radę, ale często też ich podpatruję. Na pewno dużo bym się też o nich nauczył, bo to są doświadczeni zawodnicy. I myślę, że gdybym ich obserwował, to pewne rzeczy od nich bym wyniósł, no bo według mnie Socha w obronie to wcale nie jest słaby, tak jak niektórzy mówią, mi te ostatnie mecze pokazały, tak? Do przodu może trochę gorzej, ale u mnie jest odwrotnie. Ja z przodu super, a w obronie muszę więcej pracować. Ale myślę, że dałbym radę, no. Jeśli dostałbym rzeczywiście tą szansę, bo wydawało mi się, że te półtora roku wszystko zrobiłem, żeby dostać szansę, a przyjeżdżając tutaj od razu tak naprawdę byłem skreślony. Bo... Jest ten żal gdzieś, nie? Jest, mam żal. Nie, no to zrozumiałe. No. Przynajmniej moim zdaniem gdzieś tam często za łatwo odpalamy, brzydko mówiąc, tych wychowanków, a te nasze wypożyczenia, wracając do tematu z początku rozmowy, nie polegają tylko na ograniu zawodnika, bo to byłoby normalne, bo wiadomo, że nie masz miejsca, lepiej żebyś się ograł niż grał w rezerwach. Nie? No ale nie, jak się często przekonujemy, nie na tym to polega. Jednak uważam, że poprzednio dostali, jest jeśli dobrze. Chodzi o aspekt piłkarski, to się rozwinąłem, ale mówię, mały żal jednak jest. Dlatego tak na pocieszenie właśnie podkreślam, że grasz teraz w klubie, który był dwukrotnym mistrzem Polski, gdzie grali wielcy piłkarze, którzy właśnie, tak jak powiedziałeś, dobrze odbierają ten twój gdyński, arkowy rodowód, no i podkreślanie jednak, że jesteś kibicem Arki, także nie ma targety. Też miałem myślę, że do innego klubu, gdzie by to źle odbierano, trochę się orientujesz w klimatach kibicowskich, to byś nie poszedł. Ja wiem, że różny jest los piłkarza. No, różnie to bywa, ale teraz sobie nie wyobrażam, że pójdę do tych innych klubów, tak? Gdzie by tego nie traktowali specjalnie pozytywnie. No dobrze, a wróćmy jeszcze do czasów arkowych juniorskich, czyli sukcesji Mistrzostwo Polski, Wicemistrzostwo Polski. Ty grałeś na tych mistrzostwach przeciwko naprawdę dobrym, znaczy dobrym, sam jesteś dobrym piłkarzem moim zdaniem, ale naprawdę przeciwko dobrym piłkarzom, którzy gdzieś tam już się wybili. Różnie się te ich losy układają, no ale gdzieś tam, czyli Kapustka, bo grałeś przeciwko Kapustce. Tak. Jak no... graliście z Krakowią 5-1, zresztą strzeliłeś gola, tak? Z Krakowią. System miałem. Czy asystę miałeś? Miałem asystę, ale w kadrze Polski grałem, zresztą z Tomkiem Kędziorą mam super kontakt, no. Z Piotrem Zielińskim też mam super kontakt. No właśnie, to czyli... I Tomek, pamiętam, z Lechem Poznań tutaj był jakby w mistrzostwach Polski i cały czas mam z nim kontakt. No różnie te losy bywają, bo dużo chłopaków grało ze mną w drużynie na mistrzostwach Polski, a teraz ich po prostu no nie ma. No właśnie, nawet niektórzy chyba już w ogóle nie grają w piłkę, bo właśnie to się chciałem spytać, jak ty patrzysz właśnie na tych swoich kolegów, bo to była paka. I mistrz, i wicemistrz Polski, Arka Gdynia. Gdzieś ten chyba sukces jednak nie został jakoś tak rozwinięty, tak? Dużo pokus, dużo innych rzeczy zaczęło wpływać na to, że niektórzy chłopacy po prostu nie grają. Trzeba być mocnym psychicznie, tak? W niektórych sytuacjach, ale chciałbym podkreślić, że dużo zawdzięczam trenerowi Janczakowi i Wilczyńskiemu. Bez nich tego sukcesu na pewno by nie było, bo jednak trener Janczak od małego nas prowadził. I mieliśmy najlepszy zespół w Polsce, można tak powiedzieć. No tak, zresztą to, co podkreślałem, potwierdzały wyniki. Także no, to wiadomo. Wszystkie turnieje, czy mistrzostwa Polski praktycznie wygrywaliśmy. Tak? No ale mówię, dużo chłopaków poszło w inną stronę i no...
No ale wierzysz, no bo Robert, ty na szczęście, no twoja kariera mimo wszystko no, gdzieś tam się rozwija. Nie można powiedzieć, że jest jakaś stagnacja, cofanie się w rozwoju, nic takiego nie ma miejsca. Wychodzisz w pierwszej jedenastce, zbierasz coraz lepsze opinie, czyli gdzieś tam ja myślę, teraz oczywiście swoją przyszłość wiążesz ze Stalą, wspomniałeś o tym, że są plany, żeby za 3-4 lata powalczyć ekstraklasę, ale gdzieś tam na pewno jeszcze o tym, że kiedyś zagrasz w Arce, jesteś przekonany. Znaczy uważam, że poszedłem do Stali, jak Arka była w pierwszej lidze i poszedłem do drugiej ligi, że to nie był krok w tył, wręcz przeciwnie, bo czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby potem dwa w przód i... Przede wszystkim ten awans dużo dał i dużo też mi pewności dał, bo jednak gra, i gra. I u piłkarza jest najważniejsza gra, ale wierzę cały czas, że kiedyś jednak tutaj wrócę, no bo ja jestem stąd i to jest mój klimat i tutaj się czuję najlepiej. No mówię, jak miałem debiut, no to po prostu później spać nie mogłem, tak? Szok. Potem to zdjęcie cieszącego się Roberta po strzeleniu gola już z Chojniczanką. No to praktycznie to pojawiało się wszędzie. Bo właśnie przed wejściem na Murawę, znaczy przed meczem już poszedłem do kolegi właśnie. I powiedziałem, że słuchaj, jak ja wejdę, to ja strzelę im bram. No tak byłem po prostu pewny siebie i tak... Super, tak, a ja o tym wiedziałem. Znaczy nie, że strzelisz, ale o tym, że odpowiedziałeś. No, tak to czułem i powiedziałem, że strzelę i podbiegnę tam właśnie. Tam. Pod tamtą trybunę tak. I tam pewne rzeczy pokażę. No i to było spełnienie marzeń. No i wierzę w to, że kiedyś też tak zrobię. Tylko przeciwko Lechi. No tak, super sprawa. Fajnie słuchać właśnie takich rzeczy i to dla mnie jest jeszcze bardziej utwierdza mnie przynajmniej w moim zdaniu, że tych wychowanków trzeba szanować. Wiadomo, że nie da się wszystkich wychowanków zbudować samych wychowanków silnej drużyny. Nigdzie tak się nie robi. Wiadomo, że no to jest sport, jedni są lepsi, drudzy gorsi, ale gdzieś tam warto tych wychowanków lepszych pilnować. Czasami właśnie tak teoretycznie słaby wychowanek jest od zawodnika, ale wyjdzie na boisko i będzie zasuwał. No, załóżmy przykład teraz Pawła Wojowskiego. No, zagrał w trzymacie, bardzo dobrze zagrał, zasuwał i przede wszystkim serce. Tomek Mokwa, przecież jak on odchodził z Arki, znałem takich, sam nie jestem fachowcem, zawsze podkreślam, że nie znam się na piłce, ale znałem takich fachowców, którzy twierdzili, że Mokwa tam niech idzie, on nie zagrał nawet w trzeciej lidze. No, czas pokazał, że jest trochę inaczej. No dobrze. Teraz jeszcze jedna rzecz. Powiedz mi, jest Sylwester, tak? Dzisiaj rozmawiamy w ogóle z Sylwestra. Na pewno zostanie materiał wyemitowany nieco później. Ale jesteśmy w sylwestrowym nastroju, no może bez czapeczek, jeszcze bez szampana, to jest woda, zapewniamy. Do jakiej muzy będziesz tańczył? Do Justina Biebera dzisiaj? Czemu do Justina Biebera? No to ty mi powiedz. Czy kojarzysz taką sprawę? Była kiedyś taka. No wiesz, że mam informację również od chłopaków ze Stali, jeden z którym zresztą serdecznie dziękuję za pozytywną reakcję. Czyli akurat Justin, że tak powiem, leciał w telewizji. Był bardzo dobry nastrój. No i pokazałem taniec swój. A jest gdzieś nagrany, czy nie? Może chłopaki, ale chyba nie. Ja nie mam, ale chłopaki mają. Znaczy dużo śmiechu by na pewno było. Bo często właśnie jak po meczu siedzimy razem i dużo rozmawiamy, jakaś fajna muzyka leci, to ja nagle się, że tak powiem, odpalam i pokazuję na co mnie stać. Ale nie, że lubię tego Justina, tylko akurat to była fajna nuta leciała, więc chciałem pokazać. Ale tylko tańczysz, czy też śpiewasz akordy? Czy to można nazwać śpiewem, bo ja nie jestem autorytetem, jeżeli chodzi o muzykę, ale śpiewasz? Nie, raczej tylko tańczysz. Raczej tylko tańczysz. Czyli dzisiaj będzie bardziej taniec. Nie wiem, czy przy Biberze akurat, ale... Przy Biberze może niekoniecznie. Bardziej taniec niż na przykład oglądanie filmów, na przykład animowanych, bo myślę, że znasz Bajko Ludwiczku. Dlaczego? Podobno podczas turnieju w Niemczech byłeś zdziwiony, bo jeden z sędziów bocznych nie machał chorągiewką przyspalonym i również nie pokazywał fauli. A właśnie czemu Ludwiczek, no to ty już powiedz. Znaczy była fajna sytuacja, bo myśleliśmy, że sędziowie są Polakami, ale okazało się, że na początku, że nie. No to wiadomo, witamy się. Oni gwizdali wszystko dla Bochu. No to jak to my oczywiście parę ciężkich słów. Pociski, tak. I była jakaś sytuacja, że ktoś mnie sfaulował, sędzia nie odgwizdał, no to się bardzo zdenerwowałem, no i powiedziałem parę mocnych słów na temat właśnie sędziego, co o nim myślę, jak on wygląda, chociaż nie powinienem, ale mówię, wtedy byłem młody, tak?
I sędzia mi pokazał czerwoną kartkę i ja zacząłem mówić po polsku. I on mi też odpowiedział po polsku. Mówię, ja jestem Polakiem, wszystko rozumiem. Ludwiczek. Tak, i to była taka właśnie sytuacja. No mam taki charakter, że czasami mnie puści, że tak powiem, ale no... Nie jestem typem jakiegoś grzecznego chłopaka, tylko po prostu no... Czasami muszę się... Więc jest mało grzecznych chłopców, przynajmniej mało takich ludzi osiąga jakiś sukces, nie? Zresztą czasami trzeba się opanować i po prostu do siebie powiedzieć pewne rzeczy, ale jak komuś zależy, no to... Powalczy. To mówię, a różnie to z sędziami bywa. Tak. I nazwałeś go Ludwiczkiem. Nie wiem, czy ja szczerze mówiąc sprawdziłem w internecie, jak wygląda ta bajka. No, jeżeli sędzia no również ogląda tą bajkę, mógł się obrazić. Bardzo podobny był. Takiej samej postury i mówię, nagle coś mi przyszło, że pamiętam. No tak, no to właśnie mogę ci powiedzieć, że to Adrian mi o tym. A to było bardzo dawno. No ale widzisz, ma dobrą pamięć, nie? Zresztą ty powiedziałeś, jak byłem młody. No ciągle jesteś młody, także tak zabrzmiało. Niby tak, ale ile to lat temu? Po 5-6, byliśmy właśnie z Borussią Dortmund byliśmy i właśnie z Bochum też. A to może koledzy w Stali nawet tego nie wiedzą. Może nie, to teraz się dowiedzą. Tak, teraz się dowiedzą. No właśnie, tam chyba macie fajny klimat w szatni. Tam najbardziej doświadczony jest chyba Fonfara, tak? U was. Fonfara akurat, akurat teraz odchodzi, ale tak to, no tak, to. Marek Kozioł, bramkarz, Tomasz Libera. Gettinger, chociaż ma 27 lat. No właśnie, o to chodzi, że 26-27 lat i to są tak, w jakimś sensie dziadki, symbole Stali. No. Ja byłem wczoraj w szoku, właśnie przeglądałem właśnie te wasze daty, oczywiście twoją znam. Jeszcze niedługo masz urodziny, bo 7 lutego, nie? Ale te daty urodzenia piłkarzy Stali, kurczę, mówię, wyglądało tak, myślałem, że się pomylili, wiesz, rezerwowy skład. Nie, bardzo mamy i atmosfera jest świetna. Nawet jak przegrywaliśmy te mecze, staraliśmy się tak spotykać, iść na kolację, porozmawiać, że co się z nami dzieje i jeśli chodzi o atmosferę i... A kibice wierzyli, czy gdzieś już był taki ten nerw? No to wiadomo, jak to z kibicami. Bo był sukces nagle? No to tak. No ci pewni kibice to oczywiście zostawali, cały czas nas dopingowali i mówili, że w końcu przyjdzie ta dobra pasa i przyszła. No i miejmy nadzieję, że tylko do przodu, tak? No tak. Który z piłkarzy, no tak jak mówiłeś, macie ogólnie fajny klimat, ale z którym z piłkarzy jesteś tak najbliżej, najlepiej się trzymacie? Znaczy ze wszystkimi mam bardzo dobry kontakt, ale myślę, że jednak z Adrianem, bo od małego go znam i go dobrze przyjąłem też i do szatni i też poznałem go ze wszystkimi i myślę, że dzięki temu właśnie dobrze się zaaklimatyzował, bo miał na początku bardzo problemy, jeśli chodzi o... No trochę we Włoszech przebywał. Tak, coś, i przyszedł tutaj, miał kontuzję, był załamany, ale cały czas mówiłem, że spokojnie rób swoje i wszystko będzie dobrze. I właśnie nowy trener przyszedł i dał mu szansę, ale z kapitanem Kubą Żubrowskim też tam atmosferę... Rozmawiałem z Kubą przed, tak. Tak, też tam atmosferę trzymam, ale przede wszystkim z Adrianem i też z Michałem Bieżało. Lubimy dużo żartów robić i jakoś tą atmosferę trzymamy. Czyli jest wesoło, no pewnie o to chodzi, nie ma być co ponuro. Pytałem się o Stal, bo o Arkę to nie do końca muszę się pytać. Wiem, że zawsze mieliście dobry kontakt z Michałem. Znaczy nie wiem, jak on reagował na to, że mu właśnie kazałeś nosić tak rzeczy w juniorach. Na początku było... No, a macie teraz kontakt, no wiesz, że Michał, no to wszyscy wiemy, że trochę przeżywa obecnie sytuację, wiadomo o co chodzi. Jak ty na to patrzysz z tej perspektywy na kilkuset kilometrów i na pewno, no bo Michał myślę, że gdzieś tam się z tobą kontaktuje, też ci się zwierza. Czy mamy cały czas kontakt i wiem, że jest załamany, no ponieważ dużo temu klubowi oddał i dużo w pierwszej lidze zrobi, żeby ten klub był tutaj gdzie jest i myślę, że no słabo został potraktowany, ponieważ miał problem, miał kontuzję, ale myślę, że po tym okresie przygotowawczym to by się odbudował i by był nadal ważnym zawodnikiem, a tak to zostanie wypożyczony i nie wróci tak jak ty, tak? I co będzie z nim, to mówię. No nie zawsze zależy wszystko od zawodnika i myślę, że akurat Michał zrobi wszystko, żeby dostać szansę i grać w tej ekstraklasie, no bo no chłopak jest stąd i to widać, taką przeżywa każdy mecz. On jak miał kontuzję, to nawet jeździł na wyjazdy, tak? Tak, oczywiście. I kibicował Arce. No i mam nadzieję, że jednak tutaj zostanie i będzie walczył, a jak będzie, to... Nie mamy na to wpływu. To nie mamy na to wpływu. No. Że Michał jest twardy psychicznie i będzie na pewno walczył i ja w to wierzę. I na pewno będę mu też pomagał i będę go wspierał. I będziesz mu kibicował. Zresztą tak jak wielu z nas, ja myślę, że na pewno będzie wspierać. Zresztą mi kibicować i tobie, i Michałowi, bo jest to duży skarb i zawsze będzie duży skarb właśnie tacy piłkarze, którzy mają Arkę w sercu.
bo tak jak mówiłem, to wiele osób twierdzi, że ma. No i tak po prostu później twierdzą, okazuje się zupełnie inaczej. Myślę, że w waszym przypadku tak nie jest. No i tak jak zresztą Michał wie o tym, że też trzymam za niego kciuki, że to wszystko jakoś się wyprostuje, że on udowodni na murawie, że zasługuje na tę szansę. Że pewni ludzie się po prostu pomylili, tak? Tak, czasami. No i jeszcze jedna rzecz, ja zawsze Michałowi powtarzam, cierpliwość, bo czasami też niestety czy stety trzeba być cierpliwym. I u nas w Arce coś wie o tym na przykład Paweł Awot, który w ogóle był w fatalnej sytuacji, bo Michał o tyle, o ile jakieś przynajmniej części kibiców wsparcie ma. Paweł, wiadomo, był na straconej pozycji i jeżeli chodzi o klub, jeżeli chodzi o kibiców, no bo... Ale pamiętam, Paweł dał radę, nie? Paweł dał radę, był mocny psychicznie i często sobie żartował z tego, jak tam kibice go... Zresztą nawet w Chorzowie ostatnio, jak schodził z boiska, to też bardziej rozbawiony niż ci kibice na trybunach. A wiadomo, jaki Michał jest. Michał chce po prostu... ADHD, nie? Tak, ADHD, chce walczyć, chce pokazywać. No nawet rozmawiałem z nim po meczu z Lechią. Uh-huh. On mówi, że gdybym więcej dostał minut, to na pewno bramkę bym strzelił. Tak, cały Michał. No, wiem, że on to bardzo teraz przeżywa, bo mówię, rozmawiam z nim. Uh-huh. I wiem, co on czuje, że tak... Że tym bardziej, że gdzieś te wasze losy się splatają, jeżeli chodzi o taką sytuację. Ty już przez to przeszedłeś. Też wypożyczenie, może wrócisz, nie wiadomo, ograć się. Także ty w tym bardzo momencie wiesz więcej. Tak, bardzo ciężko jest stąd wyjechać tak, i grać gdzieś indziej, no ale no, widocznie tak ma być. I myślę, że on nie ma zbyt dużo wpływu na to. No na pewno nie, ja wierzę, że jakoś to się wyprostuje i będzie dobrze, bo... Chyba każdemu, aż nie większości z nas, zależy na dobru Arki. Może każdy inaczej to postrzega, ale efekt, jak to mówią, efekt finalny, tak? Musi być ten sam. Mówię, to jest taki dzień, w którym, zresztą był taki okres, gdzie się składa wiele życzeń. Generalnie musisz, Robert, powiedzieć, bo ja ci życzę wszystkiego, czego ty sobie życzysz, więc czego ty sobie życzysz? No, życzę dalszych sukcesów, przede wszystkim piłkarskich. Że nadal się rozwija. No Robert, ja ci tego wszystkiego życzę. Jak najbardziej. I sobie też, bo ja nie ukrywam, że gdzieś mam to ciśnienie na nowych chowanków, na ludzi przywiązanych do Arki. Nie da się stworzyć tylko z zakupów silnej drużyny. Także rozwijaj się, walcz ze Stalą Mielec. Życzę ci tego również z tą drużyną. Dzięki. No a potem w końcu wracaj do nas. Myślę, że mam nadzieję, że działacze Stali, a nie kibice wtedy się nie obrażą. Będą cię dobrze pamiętać, a my cię będziemy dobrze witać. Dziękuję bardzo za rozmowę, no i szczęśliwego nowego roku. Również chciałbym wszystkich kibiców pozdrowić i szczęśliwego nowego roku, samych sukcesów i pamiętajcie, zawsze bądźcie z Arką. Dołączam się. Dzięki. Spoko.